Dokładnie 70 lat temu do konkatedry w Warszawie, ponieważ nasza dzisiejsza matka katedra była zburzona, odbył swój ingres młody biskup, 48-letni, kardynał Stefan Wyszyński. 70. rocznica tego ważnego wydarzenia w jego życiu i w życiu Kościoła Warszawskiego jest wspaniałą okazją do tego, by Panu Bogu w tej świętej Eucharystii dziękować za wspaniałe życie, dzieło, osobę prymasa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego w całej jego posłudze dla dwóch archidiecezji, w całej jego posłudze dla Kościoła, który jest w Polsce i w całej jego posłudze dla Kościoła powszechnego, którą podejmował jako kardynał tego Kościoła przez prawie całe 30 lat swojego biskupiego posługiwania w Warszawie i Gnieźnie. Wcześniej, 2 lutego roku 1949, odbył ingres do katedry, archikatedry gnieźnieńskiej, którą także obejmował jako nowo mianowany arcybiskup. Sam dzień 6 lutego był niedzielą. Rozpoczął się 6 rano w Gnieźnie wcześnie od mszy świętej, którą odprawił biskup Wyszyński wówczas w kolegiacie gnieźnieńskiej. Pamiętajmy, że był to czas, kiedy mszy świętej po południu się nie odprawiało, a więc odprawił tę mszę świętą tam i potem odbył długą, imponującą i trudną pielgrzymkę tych ponad 300 kilometrów, zatrzymując się w wielu miejscach po drodze do Warszawy, ponieważ ludzie byli zgromadzeni na mszach świętych niedzielnych, wychodzili z kościołów, witali prymasa, a równocześnie on wchodził do kościołów i przemawiał do nich wszędzie tam, gdzie się zatrzymywał. A była to podróż niezwykle długa. Zatrzymywał się po kolei w Kłodawie, w Krośniewicach, w Kutnie, w Zdunach, w Łowiczu. Tłumy ludzi przychodziły na te spotkanie i czekały na niego, ale towarzyszyły mu także zarówno w przeddzień ingresu do Gniezna, jak i potem w dzień ingresu do Warszawy przeróżne trudności. Milicja obywatelska robiła wszystko, żeby utrudnić, gdzie się tylko dało, a nawet uniemożliwić uroczyste objęcie tych dwóch ważnych archidiecezji przez prymasa. Wystarczy wspomnieć o tej linii, którą przeciągnięto przez drogę na wysokości głowy kierowcy i na szczęście prymas pojechał inną drogą, a lina została przerwana przez jadącą ciężarówkę. Taka była skala już wtedy, w 1949 roku, w styczniu i w lutym, skala trudności, prześladowań komunistycznego rządu, który się coraz bardziej umacniał na terenie Polski. I tak potem przez Sochacze, w Niepokalanu, w Błonie i Ożarów dojechał do Warszawy, ledwie zdążając na 16 do kościoła świętej Anny, skąd się rozpoczynało uroczyste procesyjne wyjście do konkatedry, do dzisiejszego kościoła seminaryjnego, gdzie się odbywał ingres. Ingres był niezwykle krótką uroczystością, jak prymas powie w swoich zapiskach i zapisze to, ponieważ uwzględniał także i to, że ja mam za sobą bardzo trudny dzień, dlatego bardzo byłem wdzięczny, że w ten sposób zwięzły objąłem stolicę warszawską, metropolię warszawską, arcybiskupstwo warszawskie. Zaczął się od przemówienia biskupa Chromańskiego, przeczytania bulli, a właściwie dekretu stolicy apostolskiej, a potem było przemówienie dłuższe księdza prymasa i wreszcie życzenia, które składali przedstawiciele poszczególnych stanów i tak zwane homagium,
czyli cześć oddawana przez poszczególne stany Kościoła Warszawskiego. A potem, jak zapisał prymas, Bogu dzięki, przeszliśmy przez tłum ludzi i poszliśmy na krótkie spotkanie z księżmi, takie kolacyjne w gronie kilkunastu osób do mieszkania księdza rektora seminarium. I tak się zakończył ten dzień, o którym dzisiaj mówimy, w którym wspominamy. Dzień, którego pokłosiem, owocami później przez 33 lata w dwóch diecezjach i w diecezji naszej warszawskiej była cała posługa i całe piękne i wspaniałe życie księdza prymasa Wyszyńskiego, prymasa Polski, naszego arcybiskupa. I za to, za ten ingres, za to rozpoczęcie dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy. Oczywiście my dzisiaj wiemy dużo, dużo więcej niż wiedział prymas wtedy, kiedy wchodził do bram kościoła seminaryjnego. Wiemy, co potem nastąpiło, jakie było bogate i wspaniałe to życie i to pasterzowanie, ale zatrzymując się na tamtej właśnie jego wiedzy, on z całym lękiem, chciałoby się powiedzieć trochę tak na wzór dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus nieprzyjęty w swoim mieście, wyrzucony ze swojego miasta, on idąc zarówno do katedry w Gnieźnie, jak i do konkatedry w Warszawie pisał, przecież oni mnie nie znają. Kim jest dla nich warszawiaków ten młody biskup z Lublina, o którym przy ówczesny pewnie można by dziś dodać mediach, nikt niewiele widział, wiedział i słyszał. Obawiał się, miał taki ludzki lęk, jak zostanie przyjęty. Ten lęk się troszkę rozjaśnił wtedy, kiedy szedł z kościoła świętej Anny do kościoła seminaryjnego i zobaczył rzesze ludzi, młodych i starych i w sile wieku. I tych ludzi, którzy stali na ruinach Warszawy, mówił, aż się bałem, żeby ktoś nie spadł, żeby coś się nie stało. I zobaczył, że jest ich bardzo wielu i mają w sobie i w swoich oczach wielką nadzieję. Wzruszający jest opis tego wydarzenia w pierwszym tomie Promemoria, wydanym niedawno w całej serii tych zapisków, które zostawił po sobie w ciągu całych 33 lat pasterzowania. A więc to dzisiaj patrzymy na to z pewnej perspektywy wiedzy, którą mamy i patrzymy na to, potrafimy sobie wiele rzeczy dopowiedzieć. Ale wtedy nikt nie wiedział, a nawet nie przypuszczał, jakie to będą lata posługi. Nikt nie wiedział wtedy jeszcze tak naprawdę do końca, jak się rozwinie ten niedobry ustrój, zły ustrój komunistyczny, który zapuszczał swoje pierwsze korzenie w latach 45-48, kiedy prymas obejmował urząd. Nikt nie wiedział, że to będą 33 lata i nie wiedział nikt, jakie to będą lata dla obu diecezji, w których rozpoczął posługiwanie biskupie. Że będą także dni, które będą trudne, które będą na granicy przelewu krwi, w sensie dosłownym, często kiedy wstawał w obronie księży, mordowanych, prześladowanych, zamykanych, siedzących w więzieniu. Sam siedział w więzieniu przez 3 lata. Jego najbliższy współpracownik Antoni Baraniak, biskup, także wielki męczennik tamtego czasu. A więc jakby się spełniały słowa dzisiejszego listu do Hebrajczyków. Nie opieraliście się aż do przelewu krwi. Tak mówi autor listu do Hebrajczyków, do nas wszystkich. Ale możemy powiedzieć, w jakim sensie te słowa do prymasa w tym znaczeniu się nie odnoszą, że był na granicy tego właśnie przelewu krwi, który płacił Kościół w Polsce. Płacili księża i płacili świeccy, płacili biskupi i wreszcie zapłacił on w latach 53 i 56. To był ten fragment, który mianowicie w sposób najbardziej dobitny pokazywał skalę trudności, męczeństwa i opierania się po to, żeby obronić Kościół, żeby obronić Chrystusa w wiernych. Bo jak podkreślał na wielu miejscach i podkreśla, można to przeczytać z swojego promemoria, najważniejszą rzeczą, na którą stawiał, pokornie stawiał, to było systematyczne zwyczajne
tajne duszpasterstwo biskupa, spotkania z ludźmi, bierzmowania, wizytacje, rozmaite nabożeństwa w całej Polsce odprawiane i przede wszystkim wielka troska pasterza, pasterza dobrego, którego Pan dał swojemu ludowi na tamte czasy. I to pasterzowanie i ten pasterz dobry, troszczący się o owce, ten pasterz walczący o człowieka, to jest droga Jego świętości. I on był tego świadomy, że to jest to najważniejsze, co mu powierzył Pan Bóg, czyniąc go biskupem, powierzając mu biskupstwo, a potem arcybiskupstwo warszawskie i gnieźnieńskie. Moi drodzy, nie można jednak powiedzieć, że owoców swojego pasterzowania nie doczekał, nie przeżył w swoim życiu. Wśród tych owoców były wspaniałe, piękne, choć trudne lata Wielkiej Nowenny, 56, 57, 66. Potem sam rok, ten główny rok obchodów tysiąclecia chrztu w Polsce, to był wspaniały, przy tym bardzo pokorny tryumf Kościoła w Polsce w tamtej konfrontacji trudnej o to, żeby naród pozostał katolicki, pozostał chrześcijański, pozostał przy Chrystusie i pozostał w Kościele. I potem przyszedł ten wspaniały moment, kiedy usłyszał od papieża, swojego kiedyś współpracownika najbliższego, kardynała Wojtyły, te słowa: nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie twoja wiara i twoje niezłomne przywiązanie do Kościoła. I wszyscy do dziś pamiętamy, nasze pokolenie, które jest tutaj w katedrze, w większości pamięta ten pokorny, wspaniały uścisk Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego podczas inauguracji. Ale potem pamiętamy także wszyscy 40 lat temu tę pierwszą pielgrzymkę, gdzie obaj wielcy pasterze Kościoła w Polsce byli razem i kładli podwaliny pod to, co stało się później, czego prymas już nie dożył, roku 89, ale przecież dożył zwiastuna tego wszystkiego, jakim była Solidarność, ruch Solidarności i to, co się stało w roku 80, przerwane w roku 81, co było mu przez opatrzność Bożą oszczędzone, bo zmarł przed stanem wojennym w maju roku 1981. I w tym życiu świętego, w tym życiu pasterza dobrego, za którego dziękujemy i o którego beatyfikację się modlimy, widać wyraźnie dużymi literami i dużymi literami słowami pisane plany Bożej opatrzności wobec niego. Wtedy, kiedy zostawał biskupem, wtedy, kiedy się odbywały wielkie i ważne decyzje co do miejsca sprawowania tego urzędu. Jako jeden z takich obrazów i przykładów warto w tym miejscu przypomnieć, że wielki jego poprzednik, kardynał Hlond, po wojnie w 1945 i 1946 roku uprosił papieża Piusa XII o to, żeby połączyć Gniezno z Warszawą po to, żeby prymas Polski na te trudne czasy mógł być w Warszawie. Różne się przypisuje Hlondowi motywy tego działania u papieża, żeby jakby bardziej połączyć po rozbiorach ten czas mianowicie wspólnego jednego kościoła w Polsce. Ale intuicja i Boża opatrzność przewidziała to dlatego, że dobrze by było, uważał kardynał Hlond, żeby na ten czas, który idzie i zapowiada się długi, prymas był nie w Małym Gnieźnie, ale był tam, gdzie się decydują sprawy naszej ojczyzny, decydują sprawy polskie. I po 2 latach życia kardynała Hlonda, kiedy umarł w październiku 1948 roku, zebrała się konferencja episkopatów w Krakowie 16 listopada i w czasie tej konferencji debatowano nad tym, czy rozłączyć Gniezno i Warszawę. Sam ksiądz prymas, jak się przyznaje w zapiskach, był za tym, żeby rozłączyć, że na dzisiejsze standardy duszpasterskie nie można rządzić dwoma diecezjami o 300 kilometrów odległymi. I taką uchwałę
podjęto i nawet wyznaczono, wytypowano dwóch kandydatów na Poznań osobno i Gniezno i na Warszawę. Tym kandydatem konferencji 16 listopada był kardynał Wyszyński. Ale zanim to posłali do Rzymu, zanim to do Rzymu doszło, to się dowiedzieli, że dwa dni wcześniej podpisał Pius XII, a 16, kiedy oni obradowali w Krakowie, podpisał, że jednak będzie dwóch biskupów, znaczy będzie biskup warszawski Wyszyński, który będzie biskupem także dla Gniezna, czyli podtrzymał unię personalną. I tu się pokazała opatrzność Boża i te następne lata trudne, które sprawiły, że ksiądz kardynał prymas, ksiądz kardynał Wyszyński sprawował dzielnie te funkcje aż do końca swojego życia, łącząc. I dziś wiemy z perspektywy czasu, jak ta sprawa umacniała prymasostwo jako takie, jak to prymasostwo sprawowane z Warszawy wtedy, w tamtym komunistycznym czasie było ważne i potrzebne dla naszej ojczyzny i dla naszego Kościoła. Dziś za to wszystko Panu Bogu dziękujemy. Dziękujemy za to święte życie kardynała Wyszyńskiego. Dziękujemy za tę szczególną duchowość, w której zjednoczenie z Panem Jezusem się było zakotwiczone w posłudze biskupiej, w posłudze sakramentalnej, w posłudze kaznodziejskiej, w setkach, w tysiącach kazań, przemówień, które wygłaszał z wiarą, nadzieją i miłością co do Kościoła w Polsce i co do wiernych tego Kościoła, których mu Pan był powierzył. Dlatego dziękując, próbujemy także jeszcze głębiej, jeszcze bardziej modlić się o rychłą beatyfikację kardynała Wyszyńskiego. Bracia i siostry, nie traćmy czasu na zgadywanie terminu tej beatyfikacji. Po pierwsze dlatego, że nikt tego dzisiaj nie wie, a po drugie, rzeczywiście byłaby to strata czasu. Wiemy, że daje nam Pan jakiś, myślę, że niedługi czas po to, żebyśmy się dobrze przygotowali do tej beatyfikacji. Żebyśmy dwom pokoleniom, które wyrosły po nas, mówię o sobie i o moim pokoleniu, żebyśmy pokazali prymasa, żebyśmy przybliżyli jego życie, jego dzieło, jego osobę. Jest znamienną rzeczą, że wśród nas dzisiaj nie ma pokolenia młodzieży i pokolenia młodych ludzi, którzy już się urodzili po śmierci prymasa. I to jest nasze zadanie i to jest nasze najważniejsze wyzwanie. Oprócz modlitwy o beatyfikację i oprócz dziękczynienia za kardynała Wyszyńskiego, to jest nasze najważniejsze zadanie, żebyśmy się pod tym względem na różnych frontach, w parafiach, w mediach, konferencjach naukowych, popularno-naukowych, w szkołach, w edukacji, żebyśmy się zabrali do przybliżania osoby kardynała Wyszyńskiego. I to będzie najlepsze przygotowanie połączone z modlitwą, za wstawiennictwem Sługi Bożego. To będzie nasze najlepsze przygotowanie na to, czego wszyscy pragniemy i czego wszyscy słusznie się spodziewamy. I dlatego ta msza święta w tym względzie jest dzisiaj wspaniałą okazją do tego, żebyśmy taką modlitwę do Boga zanosili wszyscy i żebyśmy potrafili cierpliwie, mądrze i roztropnie przygotować się do tego, że Pan da swojemu ludowi także pasterza, pośrednika, który ogłoszony błogosławionym będzie się wstawiał za nas, za Polskę. Wiemy wszyscy, jak bardzo tego wstawiennictwa wszystkim nam i naszej ojczyźnie potrzeba.